Szukasz pokoju? Jestem właścicielem tej gospody. Nie. Witaj, przyjacielu. Na twym obliczu widzę smutek. Mogę coś dla ciebie zrobić? Co cię trapi? Barnabas. Kto to jest? Podły człowiek. Co on zrobił? Wynająłem mu pokój w mojej gospodzie. Spędził tam trzy... Wysłusie nie płacąc mi ani grosza. Z powodu wojny ludzie mniej podróżują, więc interes kiepsko idzie, no i... Jest coś jeszcze? Cóż, on... Wiesz, mam żonę, a on... Wiesz, robił coś z moją żoną. O, przykro mi to słyszeć, przyjacielu. Może mogę ci pomóc? Możliwe, że możesz... Możesz coś dla mnie zrobić? Możesz odzyskać moje pieniądze i zrugać go za to, co zrobił z moją żoną? Mogę odzyskać twoje pieniądze, jeśli w zamian za przysługę napiszesz mi list polecający. Ehe, wszyscy czegoś chcą. Dobrze, napiszę ci ten list. Jesteś pewien, że mam go tylko zrugać? Mogę złamać mu kilka kości. Na pewno? Możesz to zrobić? Byłoby miło. Nie mów mu, że kazałem ci to zrobić. Nie powiem, ale za tę dodatkową usługę musisz zapłacić złotem. Dobrze. Złoto za jego kości. To uczciwa wymiana. W takim razie idę. Już dalej nie mogę. Ej, ty! Tak? Widzisz, nie jestem stąd. Szukam gospody.
Czego chcesz? Jestem zajęty. Anton poprosił mnie o... Anton, czego chce ten mięczak? Korzystałeś z jednego z jego pokoi, nie płacąc za to i zabawiałeś się z jego żoną. Ach tak! Pamiętam, jakby to było wczoraj. To było wczoraj. Anton ma dobry gust, jeśli idzie o artefakty. Wiesz, co mam na myśli. Dobrze, a jaki cel ma nasza rozmowa? Chyba czas, abyś zapłacił za swe czyny, Barnabasie. Nie podoba mi się twój ton. Co Anton obiecał ci za tę przysługę? Noc w jednym ze swych pokoi? Złoto i list polecający. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Pomóżmy sobie nawzajem. Nie mam w tej chwili złota. Zapłać za mnie, a ja oddam ci złoto, gdy wrócisz. Pozwolę ci jeszcze użyć tego zaklęcia na Antonie. Dzięki niemu zapomnij o całej sprawie, nawet o mojej małej przygodzie z jego żoną. Odłóż broń. Możesz przestać? Możesz przestać? Nie waż się mnie atakować. Masz złoto, to dobrze. Wątpię, czy masz rację. Będzie moja kolej. A jak ja na tym skorzystam? Jeszcze wiele się musisz nauczyć. Jeśli mu zapłacisz, będziesz szczęśliwy. I ja będę szczęśliwy, prawda? A i tak ci oddam pieniądze. Jeśli rzucisz na niego zaklęcie, dam ci list polecający. Nie będzie pamiętał, żebym choć patrzył na jego żonę. A ty dostaniesz list, nie wysiliwszy się zbytnio. I może spędzę jeszcze jeden dzień w jego gospodzie, gdy poczuję się samotny? Cóż, no to mamy problem. Lepiej zważaj na słowa. Jasne. Mimo wszystko tak nie może. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Robi się coraz gorzej. Powinien był wiedzieć. Wątpię, czy masz rację. Ale czy list polecający od ciebie miałby jakąkolwiek wartość? Oczywiście, zaufaj mi. Tylko tego nam trzeba. Dość gadania. Decyzja podjęta. Tacy ludzie jak ty zatruwają Myrtanę. Płać. Natychmiast. A co, jeśli tego nie uczynię? Co wtedy zrobisz? Pokażę ci. Chodź tu! Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Powinien był wiedzieć. Cholera, ale mnie boli łeb. A teraz, przyjacielu, dasz mi pieniądze, czy mam cię dalej przekonywać? Dobrze, dobrze. Masz. Weź złoto i zostaw mnie w spokoju. Sobie idź.
Oto twoja należność. Pewnie ucieszysz się, słysząc, że Barnabas został porządnie obity. O, dobrze, dobrze, dobrze. Oto twój list i złoto. Daj mi znać, jeśli będzie ci kiedyś potrzebny darmowy pokój. Nie chcę żadnych kłopotów.